Rodney, pierwsze pytanie o całą organizację, jaką są Wilki Morskie Szczecin. Jak ją oceniasz z punktu organizacyjnego oraz marketingowego? Marketing jest świetny. Po każdym meczu pojawiają się posty na Twitterze oraz Facebooku. Poza tym skróty i materiały wideo są bardzo, bardzo dobre. Klub jest bardzo profesjonalny, a wszystko, czego potrzebujemy, mamy na czas. Gdybyś miał porównać King Wilki Morskie do innych klubów, w których grałeś w przeszłości, to jak wypadłoby to porównanie? Cały klub jest o wiele lepiej zorganizowany niż te, w których grałem poprzednio. Poza tym Azoty Arena to piękny obiekt, bardzo mi się podoba. Mówiłeś już o Wilkach Morskich w kontekście organizacji oraz marketingu, ale co mógłbyś powiedzieć o tym zespole w kontekście sportowym? Jak oceniasz swoich kolegów z drużyny i który z tych zawodników, którzy już są w King Wilkach Morskich, zrobił na tobie największe wrażenie? Każdy z chłopaków wie, jak grać w koszykówkę, każdy jest profesjonalistą, każdy jest jednak inny. Vitali, Kiko czy Marcin, wszyscy rozśmieszają wszystkich i to jest świetne, bo jeśli byłoby inaczej, to bardzo trudno byłoby nam żyć wspólnie i wspólnie pracować. Chciałem zapytać cię o twoją współpracę z trenerem Mihailo Uwalinem. Jak układają się wasze stosunki jak do tej pory? To bardzo dobry trener i bardzo wymagający. Wie, co robić i gdy wychodzimy na parkiet, to po prostu tego od nas wymaga. Chciałbym zapytać cię o Tauron Basket League, o całą polską ekstraklasę. Grałeś w wielu zagranicznych ligach i jak z tej perspektywy oceniasz naszą polską Tauron Basket League? W swoim drugim sezonie jako zawodowiec grałem na Ukrainie. Tauron Basket League przypomina mi ją w pewnym stopniu. Tauron Basket League jest bardzo fizyczna i jest tu dużo silnych i wysokich zawodników. Po raz pierwszy rozmawialiśmy po twoim spotkaniu pierwszym w barwach King Wilków Morskich Szczecin i wtedy nie miałeś zbyt dużego pojęcia o tej lidze polskiej ekstraklasie. Teraz zagrałeś już trochę więcej spotkań w barwach Wilków Morskich Szczecin. I co możesz powiedzieć o naszych przeciwnikach, z którymi na co dzień zmagamy się w tej lidze? Który z nich najbardziej zapadł ci w pamięć i który z nich według ciebie był jak do tej pory najsilniejszy, z którym według ciebie grało się Wilkom najtrudniej? Nie pamiętam nazwy tego zespołu, ale pamiętam, że mieli zielone koszulki i to był mecz, w którym dostałem w oko. Myślę, że z tymi przeciwnikami grało nam się w tym sezonie najtrudniej. Kolejnym punktem naszej rozmowy są kibice King Wilków Morskich Szczecin. Ciągle powtarzam, że grałeś w różnych europejskich ligach. Co możesz powiedzieć o kibicach, którzy w każdy weekend przychodzą w licznym gronie wspierać was podczas spotkań? Jakie masz na ich temat zdanie? To, co robią kibice, jest naprawdę wspaniałe. Wszyscy wiemy, jak ten sezon jest bardzo trudny dla King Wilków Morskich Szczecin. Mimo tego kibice nadal licznie przychodzą na nasze każde spotkanie. W innych klubach, w których grałem do tej pory, było tak, że gdy przegraliśmy jedno lub dwa mecze z rzędu, to kibice się od nas odwracali. Tutaj jest inaczej, a to sprawia, że łatwiej się nam gra podczas każdego meczu. Kibice King Wilków Morskich Szczecin często podkreślają, że jesteś jednym z ich ulubionych zawodników. Przy każdej możliwej okazji podkreślają również to, że jesteś bardzo dobrym zawodnikiem. Powiedz, czy poza Azoty Areną czujesz wsparcie kibiców? Czy czujesz wsparcie kibiców w momencie, kiedy wychodzisz gdzieś na miasto, gdy idziesz na zakupy albo na spacer? Muszę się przyznać, że bardzo trudno czuć to wsparcie, ponieważ nigdzie nie wychodzę. Jest tylko trening, dom, ale jestem pewien, że gdyby było inaczej, to na pewno czułbym to wsparcie. Pochodzisz ze Stanów Zjednoczonych i tam koszykówka jest jednym z najbardziej popularnych sportów zespołowych. W Polsce nie jest tak do końca. Powiedz mi, jak oceniasz to zainteresowanie koszykówką, które ma miejsce w Szczecinie i powiedz, jak twoim zdaniem Szczecin wypada na tle innych zespołów, przeciwko którym graliście w tym sezonie Tauron Basket League? Jeżeli chodzi o wyjazdy, na których byłem, to było tam sporo kibiców, co jest naprawdę bardzo pozytywną rzeczą. Wydaje mi się, że kibice w Polsce coraz bardziej zainteresowani są koszykówką.
tak jak wspominałem, jesteś ze Stanów Zjednoczonych i w Polsce koszulka nie jest dosyć popularna, ale powiedz mi, czy wiesz, jaki inny sport zespołowy jest popularny w Polsce? Oczywiście, jest to piłka nożna. Powiedz nam, czy ty lubisz piłkę nożną, ponieważ wiemy, że w Stanach Zjednoczonych ten sport nie jest zbyt popularny. I jak myślisz, dlaczego tak jest, że w Stanach Zjednoczonych piłka nożna cieszy się sporym zainteresowaniem? Piłka nożna jest naprawdę w porządku, ale ja preferuję futbol amerykański. Myślę, że problemem piłki nożnej jest to, że mecz trwa zbyt długo. Piłka nożna z roku na rok jest coraz bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych. Ludzie wolą jednak grać w koszykówkę, futbol amerykański lub baseball. Szczerze mówiąc, tutaj w Europie wszędzie naokoło są odpowiednie boiska do piłki nożnej, dlatego bardzo dużo ludzi w nią gra. Mieszkasz już w Polsce jakiś czas. Powiedz mi, jakie są według ciebie plusy i minusy życia w tym kraju? Nie byłem w wielu miejscach jak do tej pory w Polsce, ale mogę się przyznać do jednej rzeczy, że zanim tu przyjechałem, to myślałem, że Szczecin to będzie małe i nudne miasto. Przyznam się, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Macie tu wspaniałe galerie handlowe. To bardzo ładne miasto i bardzo je lubię. To duże miasto i przede wszystkim jest w nim bardzo dużo do roboty. Można znaleźć kina i iść coś zjeść. To bardzo pozytywne zaskoczenie. Czy możesz powiedzieć naszym kibicom, które miejsca są twoimi ulubionymi? Często bywam w Galaxy oraz w Pizza Hut. Często też odwiedzam kina, które są w Galaxy. Mam też jedną swoją ulubioną restaurację, w której chodzę praktycznie cały czas, ale zapomniałem jej nazwy. Próbowałeś może już jakichś polskich potraw? Tak, próbowałem tych takich małych kawałków z mięsem w środku. Są wspaniałe, są bardzo smaczne.